Dziś kontestacja, ostatnia w wakacje 2023, będzie o mieszkaniach. No i dzisiaj do pogadania zaprosiłem Dominikę, która ma coś wspólnego z mieszkaniami. Dominika jest Dominiką. Okej, i dowie się, jakie ma, co ma wspólnego z mieszkaniami. A obok mnie jest Martin, twórca i założyciel podcastu Odwyk. Tak, i dzisiaj kontestacja o mieszkaniach. Tutaj masz kwiatka. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, trochę brzydki jest, ale lepszego nie mamy w warunkach naszych wynajmowanych. No, więc zapytam Dominikę, jak myślisz, ile osób w Anglii, w Wielkiej Brytanii wynajmuje mieszkania w stosunku do tych, która, do tej części, która ma swoje mieszkanie? Myślę, że większość. Ma swoje, a ile wynajmuje? Dobra, to w procentach myślę, że... No, zgaduj. Myślę, że 60% wynajmuje, 40% posiada. Ale weź blisko. To jest odwrotnie. 60% mieszka w swoich, 40% niecałe wynajmuje. Serio? A co cię zaskakuje? Że tak dużo ma swoje mieszkania. No i to jest dużo? No. Czy połowa Anglii mieszka w nieswoich mieszkaniach i to jest... To dalej jest dobrze. Dla mnie dużo, no. No to teraz zgadnij, jakie są proporcje w Polsce. W swoich mieszka 80%, a w nieswoich 20%. 20%. Nie, w nieswoich mieszka 4%. Tak, chciałem właśnie zaprosić Dominika. Dominika robi tutaj miny, jak reaguje na informacje. W Polsce trzeba mieć mieszkanie. Ja. 96% ludzi mieszka w swoim mieszkaniu, no, albo u babci, u mamy, albo u kogoś takiego, ale wynajmuje tylko 4%. Przynajmniej oficjalnie, bo pewnie cała kupa ludzi robi to jakoś na lewo. Pewnie teraz, jak jest... Są ludzie z Ukrainy, to sobie nie pokupowali mieszkań, tylko wynajmują. No, tak. Więc no to tak wiadomo, że w Polsce te wszystkie dane obarczone są ściemą. Ale tak czy inaczej dalej to jest strasznie mała liczba, bo tak w sumie Ukraińców nie liczę, tylko Polaków. Dlaczego Polacy mają obowiązek mieć swoje mieszkanie? To właśnie to mi to wytłumacz, ponieważ jesteś z wsi. Tak. W tej wsi każdy musi mieć mieszkanie. No tak, każdy ma swoje. I to zawsze musi być tak rodzinne też, że się wiąże z rodziną, czy nie? Oczywiście, że się wiąże się z rodziną, z tradycjami, z jakby, jak cię społeczeństwo odbiera. Z tradycją już chyba mówiłam, ale przede wszystkim myślę, że z tradycją. Czytałem taki artykuł niedawno, już większość artykułów podchodzi od tej samej strony do problemu. Czyli zakłada się, że jak ktoś wynajmuje, to tylko dlatego, bo nie może kupić. Okej. Okay. Czyli nie ma takich ludzi w Polsce, według Polaków, którzy wynajmują, bo chcą. Czy wynajmują, bo ich nie stać na kupienie mieszkania. No i gdzieś tam artykuł mówił, że jakaś pani Marysia z Warszawy utknęła na wynajmie. Utknęła. No i teraz ty wynajmujesz w Anglii. Myślisz, utknęłaś? Czujesz się, jakbyś utknęła? Nie, absolutnie nie czuję się, jakbym utknęła. No to ja ci mówię, że ty nie jesteś... Przepraszam, to dziękuję, że mi powiedziałeś, że się dowiedziałam. Że utknęłaś, jesteś gorszym człowiekiem. O nie, zaczynam musisz się tak czuć. Musisz obowiązkowo mieć mieszkanie w Polsce. Musisz być katolikiem i mieć mieszkanie. Nie wiem, czy już katolikiem, może już nie, ale mieszkanie mieć musisz. Okay. A na tej wsi, rozumiem, no, że trzeba być też katolikiem. No, no tak. To jest dziwne właśnie. No i chciałem o tym pogadać, bo może ja czegoś nie rozumiem, albo ja w ogóle jestem z kosmosu, bo ja nigdy nie rozumiałem tego w ten sposób, że trzeba mieszkanie mieć, że musisz mieć. Ty mi to wytłumacz. No dobra, bo ale ty bo to ty, rozumiesz. No bo jakby ja to czuję, ale nie mówię, że... Znaczy nie wiem, czy oni muszą czemu mieć. Czemu wynajmujemy? Bo poczekaj, to wynajmujemy, bo, ale... to jest wynajęte, to łącznie z tą flagą wszystko jest wynajęte, to są wynajęte krzesła, tak, to ona prawda. Jest wynajęta też. Prawie. Wszystko. Dobra, no to jest tak, jakby ja to trochę rozumiem, bo tam niekoniecznie wszyscy ludzie na przykład muszą mieć, ale większość z nich chce po prostu mieć. No to właśnie. Ale czy to wynika z przymusu wewnętrznego, którego sobie oni nie uświadomili? Czy przemyśleli to wszystko i doszli do wniosku, że zarąbiście będzie wybudować dom albo kupić mieszkanie? To tu już nie mam pewności. No twoja rodzina ma mieszkania. Ma. Całą kupę. No, swoje, nie wiem, matra, do wynajmowania ma. No tak. Tak, no. Więc to powinnaś może trochę rozumieć. Dlaczego oni chcieli koniecznie mieć mieszkanie? Rozumiem, ale dlatego z drugiej... są ze wsi. Z wsi. Na wsi trzeba mieć mieszkanie. Nie, poczekaj. Po pierwsze to jest starsza generacja. Aha, dobra. To jakby
te mieszkania, które się teraz pobudowały, bo się dużo mieszkań pobudowało tam w okolicznych miasteczkach, to są nowe mieszkania. Tych mieszkań wcześniej nie było. Także nie było takiej dostępności mieszkań, typu wydaje mi się. Bochnia, na przykład. Tam 50 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, tak? Jakby wydaje mi się, że 50 lat temu nie było takiej możliwości jakby aż tylu mieszkań na wynajem, jak jest w tym momencie w Bochni. No tak. I do tej pory, w 2023 roku, 4% ludzi wynajmuje, Polaków wynajmuje mieszkania. A wszyscy kupują na wynajem. No to nie to wiem, kto to wynajmuje? No chyba Ukraińcy, nie? Okej. Okay. No dobra, ale to się mnie pytasz... Studenci może? Jakby dlaczego... Na przykład, nieudacznicy życiowi, tacy jak my. Pytasz się, dlaczego tak było. No to albo miałeś wybór wcześniej, tak mi się wydaje, że mieszkasz z rodzicami, albo z teściami, albo stawiasz swój własny dom. No. Taki był wybór. Kiedy? 50 lat temu. Aha. No tak, za PRL-u to były mniejsze możliwości, ale ludzie do tej pory się nie zorientowali. Ale ta mentalność może dalej po prostu została w większości ludzi, na przykład z takich wsi bardziej. Okay. Chociaż też niekoniecznie, bo już ludzie zaczynają z tych wsi wychodzić do większych miast i kupować mieszkania. Nie wynajmują sobie, tylko kupują. No dobra, ale dobrze, ja też... Czyli twoje pokolenie już nie znające PRL-u, nie rozumiące filmów Barei, wynajmuje. No dobra, ale tak? Ja wiem, jaka jest narracja. Tak. Nie, no część wynajmuje, a część, która już sobie może pozwolić... Już, znaczy utknęli niektórzy mała. Na wynajmie. Mała część, która sobie może pozwolić na kupne mieszkanie, to pewnie sobie kupiła, a reszta pracuje na to, żeby sobie pewnie kupić mieszkanie. No tak. Dobra, ale to są, Martin, też... Znaczy Polak musi mieć mieszkanie. Polak no, taki mieszkanie typowy. Mieć musi, bo to jest pół Polaka, jak mieszka w czyimś, jak wynajmuje. Jak wynajmuje, dobra. Manie to jest obciach jakiś. No, ale to nie jest obciach, to jest mądrość życiowa. Bo po co ma ktoś spłacać kredyt właścicielowi mieszkania, jak sobie może spłacać własne? Taka jest narracja. Tak to się mówi, tak. Więc mądre, nie? To nie ma sensu? Nie wiem. Znaczy, twoi rodzice w jaki sposób budowali mieszkania? Bo standardowa opcja jest taka, że masz jakąś pracę, bierzesz kredyt, spłacasz go 40 lat i masz mieszkanie, w którym mieszkasz cały czas i tak, spłacając to mieszkanie. Więc technicznie... Wygląda to tak samo, jakby się wynajmowało, czyli płacisz kupę pieniędzy po to, żeby gdzieś mieszkać. Tak, dokładnie. Różnica jest tylko po tych 40 latach, że jak już nie masz siły, bo się zarobiłeś całe życie i zmaltretowany jesteś przez stres wynikający z tego, że masz długi, to... To masz przynajmniej mieszkanie na własność. Masz mieszkanie, gdzie możesz chorować, z którego mogą cię odwieźć do szpitala, jeżeli doczekasz się w kolejce 2 lata. No tak. Tak. A jak jesteś taki jak my, co wynajmujemy i nie mamy własnego mieszkania, to po 40 latach dalej nie mamy nic, dalej wynajmujemy i co? No bita. No bita, no panie. No i co? Co jest lepsze? I dlaczego? Albo czy jest jedno lepsze, a drugie jest gorsze? Właśnie o tym pogadamy w drugiej części programu. Break. Okej. Okay. Jak to możliwe, Dominika, że ty zachwalasz wynajmowanie z wyboru, skoro cała twoja rodzina zajmuje się budowaniem domów albo wynajmowaniem domów. Tutaj masz 3 braci i 2 z nich siedzi w branży budowania domów, albo już je wynajmuje, albo ma, albo nie wiem, rozporządza, albo coś. To dlaczego ty jednak wynajmujesz? Dlaczego ja nie buduję? Czemu się nie budujesz? Jest skąd w ogóle pomysł, że można, będąc Polakiem, wynajmować jako styl życia? Powiem ci, że we mnie to tak trochę jeszcze się gryzie. Znaczy jeszcze teraz gryzie mniej niż się na pewno gryzło, bo ja też jestem, wiesz, z Polski i myślenie mam takie jak wszyscy. Moja rodzina też ma takie myślenie jak wszyscy, więc no, wypadałoby się wybudować. Ale z takim trybem życia, jaki my mamy... Ale on jest z wyboru. No właśnie, bo myśmy sobie taki tryb życia wybrali. W sensie jaki? No podróżniczy póki co. I adventure, no przygodowy. No zmieniamy tam kraj mieszkania co 2 lata albo coś koło tego, no. Ale to może z przymusu, bo nas, nie z tego oni tam mówili, że utknęliśmy. No, utknęliśmy na wynajmie. Wiesz co, może są i ludzie, którzy utykają i chcieliby mieć swój własny dom, ale po prostu ich nie stać na przykład, bo nie wiem, nie stać ich na kredyt na przykład. Zobacz, po co standardowy Polak przyjeżdża do Anglii? No poznaliśmy już tu w Anglii tylu Polaków, że można ocenić. Southampton. Mieszkaliśmy dookoła, na dole Polacy, z boku Polacy, wszędzie Polacy. No. Po co oni przyjeżdżali do Anglii? No, żeby zarobić, wrócić do Polski. I wybudować dom. Że to jest, mówię, jakiś obowiązek widocznie, bo to ekonomicznie czy to ma sens?
Właśnie pytanie, czy to ma sens. Ja nie wiem, czy to ma sens ekonomicznie. Wydaje mi się, że raczej ma to sens, jeśli masz taki osiadły tryb życia. No masz, bo tak, możesz zarabiać na wynajmie, aha, to znaczy przede wszystkim musisz i tak gdzieś mieszkać, więc tak no musisz tak płacić. Ale to nie jest takie ekonomicznie znowu strasznie do przodu, kiedy się ma swoje mieszkanie w porównaniu z wynajmowaniem, bo na przykład my sobie tu wynajmujemy ten domek, to po pierwsze możemy wybrać, który chcemy wynająć. I to już jest duża zaleta w porównaniu z kimś, kto ma mieszkanie, bo on już nie ma wyboru. No ale momento, bo czy gadamy o mieszkaniu czy o domie? Bo jak już sobie postawisz swój dom, to już sobie decydujesz, co w tym domie sobie zrobisz. Obie rzeczy to jest nieruchomość, więc jak już wybudujesz na przedmieściach Torunia, to już jesteś na przedmieściach Torunia tak, no i koniec. No tak. Nic więcej z tym nie zrobisz. No i że możesz sprzedać, a procedura jest długa, niepewna i upierdliwa. Wynajem dużo łatwiej. Tutaj no tak. Przede wszystkim wybór my mamy większy niż ten, kto chce kupić mieszkanie. To na pewno. I ja bym powiedział, taki plus jest jeszcze, że jak się wynajmuje, to nie ma stresu. Stres jest w Polsce z wynajmowaniem, który polega na tym, że żeby wynająć, trzeba mieć kredyt. Większość ludzi musi zaciągnąć ten kredyt, a to, ile się spłaca co miesiąc, jest zmienne i zależy od wszystkiego, co tylko się da wymyślić. W związku z tym nie da się mieć spokoju, bo może się okazać, że za rok już nie będziesz mogła spłacać tych rat i ci zabiorą to mieszkanie. I nawet jak ci nie zabiorą, to cały czas ten stres gdzieś jest. No jest. Znaczy ten przesrane jest to, że się codziennie budzisz i wiesz, że masz do spłaty kredyt. Utknęłaś z tym, a raty do spłacenia w warunkach, jak jest takie stopy procentowe wysokie, jeszcze mogą być wyższe. No chyba, że na 2%. No właśnie, ludzie kupują, jak było na 2%, a potem się zdziwili, że już jest tam na 8%. No ale teraz nie wchodzi, czy nasz rządzący wspaniałomyślny nie obdarowuje teraz ludzi pieniędzmi i kredytami częściowa. Na 2%? Na 30 lat? Nie wiem, jakie są zasady. No, ja czytałam akurat te zasady niedawno. I jakoś, skoro się wszyscy nie rzucają na to, to widocznie gdzieś jest drobnym druczkiem coś napisane, że to dotyczy takich i na jakiś czas i to. No. Znaczy to by było bezstresowo. Bezstresowo było w PRL-u, bo tam się tylko spłacało do jakiejś kasy mieszkaniowej i święty spokój, czekało się 30 lat, aż wybudują ten blok. No to ludzie zachwalają życie za komuny, ale nie, coś mi się wydaje, że to nie było dobre rozwiązanie. Jakość tych bloków i mieszkań to też nie była spektakularna. No ale dobra, no, bo są inne warunki dzisiaj po prostu. No dobra, ale jakby o czym dyskutujemy? Czy dyskutujemy o tym, co jest lepsze, czy jakie są, dlaczego jedno jest lepsze, drugie jest gorsze? Dyskutujemy o tym, zwracamy uwagę, że to powinna być zawsze kwestia wyboru, a nie domyślna opcja, muszę mieć dom, bo jestem z Polski. No ale ja muszę mieć dom, bo jak ja nie mam domu, to mnie na przykład sąsiadka będzie uważała, że jestem niegodna i gorsza. Nasza sąsiadka w Anglii nie uważa, że jesteś niegodna i gorsza. No dobra, ale jakbym była w Polsce, to sąsiadka mogłaby uważać, że... Dlaczego tak jest w Polsce? Bo na Zachodzie to nie ma w tym nic niezwykłego, że się wynajmuje mieszkanie. To nie jest opcja tymczasowa, tylko no, dla niektórych może być. Ale to jest wybór przede wszystkim. Bo tu też można wziąć kredyt i kupować mieszkania i spłacać, ale wielu ludzi tego nie robi. Bo im się to albo nie kalkuluje ekonomicznie, albo mają taki styl życia, że się nie chce, albo to jest niepotrzebne, albo nawet im to jest nieekonomiczne. Dlatego, że w życiu można, są naprawdę dużo więcej sposobów na życie, niż Polacy sobie to wyobrażają. Więc na przykład ktoś, kto jeździ na kontrakty i zmienia często lokalizację, jak ma jeden dom na własność w jednym miejscu, to może to być bardziej kosztowne niż wynajmowanie na niego. Jak podróżuje dużo, no to też. Może być więcej problemów z tym, niż to jest wszystko warte. No, może być. Mieć swój dom, nie? Na stałe jeden. No, jakie są jeszcze plusy? A plusy wynajmowania są też takie, że mówię, jak się coś zepsuje... To jest chyba największy plus. To nie twój problem, tylko właściciela. No. No. I to jest duży plus w praktyce. Myśmy wynajmowali od lat i faktycznie nie mamy problemów. Mi się coś psuje, nie mój problem. Załatwi ktoś, przyjdzie, ja dzwonię. Przyjdzie, zapłaci, tak. I on zapłaci, nie? To daje naprawdę duży luksus, bo im więcej rzeczy człowiek ma w życiu, tym więcej ma trosk, problemów. I to się przekłada na resztę życia, więc ludzie tego nie biorą pod uwagę, że jak masz dom, na przykład, dobra, ty masz duży dom, twoja rodzina ma, gdzieś tam pod Krakowem, i powiedz mi, ile jest roboty z domem, w który był budowany dla ze 3 rodziny, by tam mogły mieszkać? 2 piętra, bardzo dużo. Pełno pokojów. To jest full time job. I kto robi ten job?
No, moja mama głównie, przede wszystkim. No. Twoja mama musiała, cały etat kosztuje zajmowanie się takim domem. Tak, no. Czyli jakby, jeżeli ktoś zajmuje się domem, to, zamiast chodzić do pracy i zarabiać, to musi siedzieć i robić przy domu, albo trzeba kogoś wynająć na cały etat. No to zależy, jak masz duży ogród i duży dom do posprzątania. No, dom marzeń, tak. No w sumie tak jest, ale to jest faktycznie bardzo dużo pracy, no chyba, że zalejesz wszystko betonem, to nie ma problemu. Więc to jest takie, no, bardziej zabawa dla bogatych niż coś ekonomicznie optymalnego. Zależy od okoliczności, nie? No tak. Wiesz, jak ktoś ma kasę i sobie można to pozwolić, że sobie zatrudni ogrodnika i sprzątaczkę, super. No to mówię, zabawa dla bogatych. No, to świetne, tak. Ale właśnie jak ktoś nie ma na tyle kasy, tylko robi to wszystko sam, no to... To się raz opłaca, raz nie opłaca. Jeszcze jak ktoś to lubi, to spoko, nie? No, więc to ja nie mam problemu z tym, że ludzie, jedni mają mieszkania, drudzy wynajmują, ale mam problem z tym, że wynajmowanie traktuje się w Polsce jako coś gorszego założenia. Mhm. Że nie można tak żyć. No bo wynajmuje, bo sobie nie może pozwolić na kupno. A kiedy sobie kupicie, nie? No. Przyjdziesz, a kiedy sobie kupicie nowy dom? Nigdy. No, albo wybudujecie. Może. Chodzi o to, że bo wiesz, u nas na przykład na wsi się buduje domy. Samo jak jest małżeństwo w Polsce, to też obowiązkowo musi mieć dzieci. I zawsze, kiedy będziecie robić dzieci? A co cię to obchodzi, kobieto? Mówię. Albo myślę. No. Bo z uprzejmości pewnie nie powiem. No, może powinieneś. Ale to może powinieneś. Nie chcą pytać, bo po minie widzą, że... Że nie warto. Nie będę grzeczny, może. Tak. Tak. To co? Ty na przykład planujesz, planujemy... według ciebie zawsze wynajmować? Czy może nam, nie wiem, ktoś nas namówi na budowę własnego domu i będziemy budować dom nie wiem, na Jamajce? No jak mi się uzbierają pieniądze, to będę pewnie myślał, co z nimi zrobić i może wtedy być taka opcja. Jak mówię, to jest zabawa dla bogatych, bo posiadanie domu bardziej może przeszkadzać niż ten. To na pewno jest większy obowiązek. Przykład, wolność w życiu jest strasznie ważna. To jest część mojej ekonomii życia w ogóle. Że przeliczam wszystko nie tyle na pieniądze, co na czas albo na wolność, z którą mogę robić, co chcę. To są dwie ważne rzeczy. I w takim rachunku własne mieszkanie jest bardzo drogie. Mhm. Od tej strony licząc. No. Na przykład też problem jest, że na przykład styl życia, które dzisiejsze czasy dają, może polegać na tym, że zmieniasz miejsce zamieszkania, ale tak już na skali globalnej. To znaczy można zmieniać kraj co kilka lat. Można, no, z łatwością, tak. No tak, ale tutaj jak ktoś chce jedno mieszkanie na kredyt, spłacane 40 lat, to nie można. To nie ma. To jest przerąbane, no. Czy jak masz kredyt, to jesteś już u... I to jest koszt alternatywny. Czy mało kto o tym myśli, że jak się już przygwoździło do jednego miejsca i kredytu, to kosztem jest to, że nie możesz co 3 lata zmieniać kraju, dzięki czemu się zdobędziesz kontakty, poznasz świat, poznasz siebie i nauczysz się języka. Mhm. No, więc to jest koszt, który kosztuje własne mieszkanie spłacane latami. Mhm. I ten koszt jest ogromny. Ludzie nie wiedzą, że ten koszt ponoszą. Dopiero kiedy się wraca do domu rodzinnego i nagle się porównuje siebie po 5 latach mieszkania w 3 krajach z 2 nowymi językami, podróże i różne takie, i porównuje się do ludzi, którzy w tym czasie zdążyli kredyt przez 5 lat spłacić i dalej są tam, gdzie byli, bo muszą. No, nie mają innego wyjścia już nie teraz. Nie mają już innego wyjścia. No to widać dopiero ten koszt. No, ale wiesz, dla wielu ludzi na przykład kosztem, jakby alternatywą nieposiadania swojego własnego mieszkania jest mieszkanie z teściową. No albo z mamą i z tatą. Takie oni widzą na przykład rozwiązanie. Właśnie. I good point. I tego obciachu to ja już nie rozumiem. Że człowiek wybiera mieszkać z teściową, zamiast wynająć sobie pokój? Co pieniądze? Żadne pieniądze. No mówię, pokój gdzieś tam, bieda. Nie, bo przeważnie tacy ludzie właśnie odkładają na swoje własne mieszkanie prywatne, więc... U teściowej ma pokój. No bo tak. Nie płaci na przykład, bo płaci jakieś grosze. Ale też mieszka w żałosnych warunkach. No to... Ale to jest jakby... Z tą upierdliwością życia, kiedy jest ciasno i... No to jest okropne, to jest absolutnie okropne mieszkać z teściami i nie powinno w ogóle dochodzić do takich sytuacji. To się powinno w szkole tego uczyć, moim zdaniem. Pokazywać przykłady, do czego prowadzi życie z teściami. Więc moim zdaniem też dużo lepiej jest się wyprowadzić i sobie wynajmować dla świętego spokoju psychicznego. No.
Może po prostu ludzie są tak sknerowaci i tyle, a resztę to sobie dorobią. No ale bo jak ktoś myśli, że ja to wytrzymam, ale przynajmniej za 10 lat będę miał swój własny dom. Ale no kurde... to tak, bo mieszkałem z teściową, żeby odkładać każdą złotówkę przez tam 10 lat, żyć w totalnym stresie, żeby sobie znowu kupić swoje mieszkanie, tylko już nie wiadomo dla kogo. No widzisz, ale to właśnie już tutaj wchodzimy na temat wartości i priorytetów, co dla kogo jest ważne. Dla ciebie jest ważny święty spokój na przykład, nie? Albo dobre samopoczucie. Nie, jeszcze się trzeba cofnąć. Problem jest taki, że ludzie nawet się nie zastanawiają, co jest dla nich ważne. Bo ja wiem, co jest dla mnie ważne. No. Większość ludzi nie myśli o tym, co jest ważne, tylko jedzie jakimś automatem. Automatycznie muszę mieć mieszkanie. Zgadzam się. Efekty są smutne. No, na przykład to mieszkanie piękne, duży dom wybudowany, stoi pusty większość roku całkowicie. No. Prawda? No. Ten twojej rodziny. No, już teraz nie, ale tak było i no. No to jest sytuacja typowa dosyć. Na tych wsiach jest kupa domów budowanych i one zostają puste z powodu tego, że życie jest mobilne w tych czasach i to już nie są czasy, że chłop pracuje w polu całe życie i przekazuje synowi, który pracuje w polu całe życie i on przekazuje synowi i wszyscy pracują w tym samym polu całe życie. No i wtedy ma sens budować dom. No ale teraz już ten chłop, ten syn chłopa wyjeżdża do miasta na studia, a z tego miasta idzie sobie do innego miasta, bo se tam poznał narzeczoną i sobie mieszkają gdzie indziej. Mm. I to jest dużo bardziej typowe, albo jak w twojej rodzinie, większość wyjeżdża za granicę i tam se zarabia, bo się zarabia lepiej. No i tam już układa sobie życie, i tam se żyją. Więc został tu ten dom w Polsce, zbudowany bardzo pięknie, plan się powiódł i tylko dom się okazał niepotrzebny dla nikogo. No, no tak, nie taki duży i nie... Wiesz, są na to też wyjścia, nie? Bo takie coś można na przykład wynająć albo zrobić tam Airbnb. No i fajnie. Przynajmniej masz z tego jakieś pieniądze. Ale nikt nie wynajmuje, nikt nie robi Airbnb. Gdyby się wszyscy, którzy zostali z pustymi domami, wzięli za Airbnb, to by to był raj Airbnb Polska, bo tu jest cała kupa takich mieszkań budowanych i budowanych, ale nikt nie mieszka, nikt za bardzo. Co ciekawe jest, według danych, to znowu zobaczymy, co myślisz, zgadnij, o przeludnieniu w Polsce. To znaczy, ile osób tak na oko żyje w warunkach, kiedy jest za ciasno, jest przeludnienie. To jest jakaś tam norma, wyznaczają, więc to jest takie... My mieszkamy w przeludnionym miejscu według tych norm. Ale tak według norm to... No to myślę, że mało. No chociaż czekaj, bo to się muszę zastanowić, jakby to są, jakie to mogą tak być normy. Oko. Tak sobie szczerze, że między 5 a 10%. 40. No właśnie, jest... What? W Polsce brakuje mieszkań, jednocześnie jest za dużo mieszkań. To jest ta sama dziwna sytuacja na rynku pracy, że brakuje ludzi do pracy, a jednocześnie nie ma pracy. Nie? Jak to jest możliwe? To jest możliwe tak, że mieszkają właśnie u teściowych i gnieżdżą się tam. Mieszkania, które są robione nowe, wynajmują na przykład ludziom z Ukrainy albo studentom, albo nie wiem jak to się dzieje. To po prostu jakieś dziwne rzeczy się dzieją w Polsce i ciężko się połapać, dlaczego tak jest. Okej. Okay. No, ja jeszcze powiem jedno zjawisko chore mi się przypomniało, jeśli chodzi o jeszcze budowanie domów, nie? Coś, co jest dla mnie jakby trudne do zrozumienia, to jest właśnie to, że na przykład mężczyzna... Czy słyszysz muzykę? Ja słyszę, ale nie wiem, czy ludzie słyszą, bo mamy takie mikrofony, nie wiem, czy zbierają wszystko. Słyszą to. Tak, jedzie pan z lodami i sprzedaje lody. Z Włoch chyba. No, nie wiem, raczej nie. Może to są lody włoskie, dlatego o sole mio. A to są takie włoskie z taką czekoladką w środku. No, dobra, ale jest takie zjawisko, że na przykład ludzie, na przykład żona wysyła męża za granicę i mąż zarabia na to, żeby wybudować dom. Tak, i zostaje za granicą. To jest jakieś w ogóle, skala jest już tak duża w Polsce, że to nawet na jakąś nazwę ma i że te dzieci, co tam tak, są tak, wychowywane tak. bez ojców, się jakoś nazywają. Nie pamiętam już tej nazwy. No. Ale to jest częste. Jakby to jest dla mnie... No co? Nawet nie wiem, jakie to jest, ale... No... Logiczne. No bo jeżeli tak, jeżeli priorytetem jest budować mieszkanie, to mężczyzna standardowy Polak robi wszystko, żeby mieć to mieszkanie. Jakby kosztem wszystkiego robi to mieszkanie, czego się da. Więc mieszka z teściową, wyjeżdża za granicę, zostawia dzieci. Wszystko robi, bo musi być to mieszkanie. No ale patrz, jakie to jest głupie ogólnie. W sensie, jak... Człowiek i skąd się właśnie wzięło to, że priorytetem Polaka musi być posiadanie mieszkania zamiast bo to tu jesteś gościu, posiadania gościu. Rodziny na przykład i relacji. No ty mi wyjaśnij mi to. Ty jesteś z tego środowiska, które wszyscy twoi znajomi to robią. No tak robią, no właśnie. No to ja dlaczego? Tego... Ja już nie mam no takich jest... znajomych. To... Moi znajomi są w Bostonie. Szlak mnie co trafić, serio. No i co?
Czemu? Może jest jakaś wartość w tym, że się ma swoje mieszkanie na własność, spłacane całe życie, ale jaka? Ja nie wiem. Może, myślę sobie, może tak, że mężczyzna ma taką potrzebę przekazania czegoś po sobie dzieciom. I myślę sobie, co ja mogę im przekazać, jak ja jestem debil. I wtedy myślę sobie, a, to mogę coś im kupić. Kupię im najlepsze, co mogę dostać, mieszkanie. I na tej zasadzie? Może, może tak być. Chociaż nie wiem, czy taki 27-latek myśli o tym, co dzieciom. Zostawić swoim dzieciom. Nie? Może bardziej myśli, że musi zadowolić swoją żonę, która potrzebuje koniecznie domu, bo wszystkie jej koleżanki na przykład stawiają dom. A może to jest prostsze wytłumaczenie. No właśnie. Może żona mu nie przestanie po prostu gadać za uszami, jak dopóki tego domu nie postawią. Tak jest? Tak? Nie wiem, może tak być. Z jedna z teorii. No bo skąd taki mężczyzna? No nie myśli o dzieciach prawdopodobnie, bo te dzieci dopiero pewnie będzie robił w trakcie, jak będzie przyjeżdżał. Nie, no, na wsi jak się żenią, to natychmiast muszą mieć dzieci, bo wszystkie teściowe i sąsiadki... Nie wytrzymają. Nie, no patrzą, od razu kontrolują, przychodzą na kontrolę co tydzień. Nie, no już nie jest tak tragicznie, już jest trochę lepiej. No. Już nie jest tak źle, ale tak było na pewno. Że te dzieci trzeba no, robić. No, że te dzieci trzeba robić. I te dzieci muszą mieć mieszkanie własne, bo dzieci wychowane w wynajętym mieszkaniu się źle wychowują widocznie. Wiesz, z jednej strony też rozumiem, jakby, Martin, też rozumiem, że tak fajnie jest, tak sobie człowiek to próbuje zracjonalizować, że na przykład będę miała swoje miejsce, będę miała ogródek, tamte dzieci będą się mogły bawić, będą grały w piłkę, nie wiem, każdy będzie miał swój pokój. No i... Tu też mogą. Wiesz, ma to trochę sensu, no. Tylko pytanie, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego kosztu, który będą ponosić, nie? I dobra, czy te dzieci na przykład będą później szczęśliwe, dziecko. Że mają ten pokój? No właśnie. Czy na przykład zapytajmy będą... dzieci. Jak ja byłem dzieckiem, to aż mnie tak nie obchodziło, czy ja będę miał jeden stały pokój w domu, który mają rodzice prawo własności takie czy srakie. W ogóle mi to waliło. Pamiętam, jak czytałem jakby mały jakąś książkę o... Przylądek dobrej nadziei, się pamiętasz? Audiobooka słuchaliśmy o życiu w Krakowie przed wojną. No dobra, pamiętasz? To tam z punktu widzenia jakichś dziecka, co tam miało dwóch braci i oni tam w tej książce się przeprowadzali ciągle. I tak mówią, że oni uwielbiają się przeprowadzać. Oni to by się mogli codziennie przeprowadzać, mówią, bo fajnie jest, bo zabawa, coś się dzieje. I tak sobie myślę, kurde, faktycznie, oni się przeprowadzają i mają przygody życiowe. A ja mieszkam na tym zadupiu, w końcu Krakowa, w bloku PRL-owskim i wszyscy są dookoła mnie zadowoleni, że mają na własność mieszkanie, a tak naprawdę to jest jakieś więzienie, takie sześcian ileś na ileś metrów. I zamiast się przeprowadzać co chwilę jak bohaterowie książek albo sobie podróżować, to ja utknąłem w jednym miejscu na zawsze. Bo z Krakowa się nie wyjeżdża, jak już się ma swoje mieszkanie. No i teraz się myślę, a jak inne dzieci? Czy oni by się czuli źle, jakby, nie wiem, się rodzice wynajmowali, zmieniali sobie lokalizację? To też tak się mówi, bo to też znam tą narrację, że właśnie jak się ma dzieci, to już się nie przeprowadza ze względu na te dzieci. Na przykład ale po pierwsze lubią. Ze względu na szkołę, a po drugie ze względu na przyjaciół. Aha. Z tej szkoły, tak? Tak. Przyjaciół, to takie umowne słowo teraz. Czy wiesz, dla mnie, jak ja miałam 16 lat, czy tam 15 lat, to też przyjaciółki były bardzo ważne. W sensie, że dla mnie były ważniejsze przyjaciółki niż na przykład rodzice. Niż życie. I niż dobra, życie pewnie też, nie? Ale to też na pewno dużo moim zdaniem zależy od tego, w jaki sposób się to dziecko wychowuje i co się takiemu dziecku mówi. I to się też tyczy na przykład albo tam pójścia do komunii czy takich rzeczy, nie? To no, też to wszyscy, jest koszt, tak. Ale też dają argument, że nie, bo jak to dziecko będzie widziało, jak te inne dzieci idą do komunii, a ono nie pójdzie i będzie płakało, będzie mu smutno. Czyli koszt wynajmowania to są dzieci. Wiesz, że w Polsce wszystko się zwala na dzieci, że ludzie się nie rozwodzą, chociaż powinni. Dlaczego? No bo dzieci, nie? Albo ludzie się rozwodzą. Dlaczego? To też dzieci. Ludzie się muszą pracować na mieszkanie, bo dzieci. Muszą jechać do Niemiec i tam siedzieć 20 lat i nie widząc swoich dzieci, bo dzieci potrzebują tak, no, mieszkania. Na pewno jest kupić. To bardzo wygodne. Zwalać wszystko na dzieci. Zwalać wszystko na dzieci, bo te dzieci... Sami się nie obronią, nie? Nikt się ich o ich zdanie nie pytał, poza tym mają doświadczenie zerowe, także no nie mają na siebie. Rozumiemy, czemu wszyscy w Polsce muszą mieć obowiązkowe mieszkanie? Bo dzieci musisz mieć, żebyś miał mieszkanie. A będziesz miał dzieci, to musisz mieć mieszkanie. A masz dzieci, to musisz mieć mieszkanie. Nie da się, dzieci bez mieszkania nie działają w ogóle. Nie wiem, wybuchają czy co, jak nie ma mieszkania na własność. Dziecko przejdzie na świat i zaraz pyta o stan, status majątkowy mieszkania, gdzie ja będę mieszkać, nie? I jak
wynajmowane, to ja wracam z powrotem. Nie, ja nie będę w takiej rodzinie mieszkać. No nie. No dobra, ale tak wiesz, tak sobie myślę, nie? Bo tak trochę się tutaj śmiejemy, trochę się nie śmiejemy, trochę rozumiemy. Ale ja sobie tak, wiesz, tak sobie wyobrażam, że w sumie fajnie by było mieć taki swój dom. No fajnie, dlatego ludzie mają. Ja tylko pytam o koszty i o świadomość wyboru, czy to jest wybór. No. A pewnie, że fajność na przykład kosztem, to koszt przeprowadzania się też jest. To są koszty. Jest upierdliwość, kosztowna jest przeprowadzka i różne takie historie. Czy brak miejsca na przykład w domu, bo masz małe mieszkanie. Na przykład. A to zaprojektujesz garaż albo strych? Koszt też wyboru, czy chcesz płacić, czy oszczędzać na jakieś podróże, czy tam interesy, czy coś. Tak, dużo też o trybu życia. No, bo ja mówię, wracam do tego, że mi chodzi, że w Polsce ludzie się zachowują, jakby nie mieli wyboru. To mnie gryzie, bo mają. No. No, jak ja im zwracam uwagę przy rozmowach, to zwalają to zawsze na dzieci, na konieczność, na teściowe, żony, wszystko. Tylko nie na siebie, że wybrałem świadomie i ciągnę, bo ma to swoje plusy dla mnie. Tylko zwalanie takie. Wiesz, też człowiek właśnie pewnie nie zwraca uwagi na to, co jest kosztem alternatywnym tego, że ja teraz będę właśnie harował na przykład gdzieś tam za granicą i zarabiał na ten dom, nie? Czasem się fajnie będziemy mieli dom. Że człowiek nie wie, że nie będzie się z dziećmi widział, tylko będzie na Boże Narodzenenie przyjeżdżał? No jak nie wie? No wie. To mi się wydaje, że ten wizja, koszt, bo mieszkanie jest ważne mieć, się okazuje. Właśnie, czy jak go świadomie ponosi, spoko, nie? Dobra, zobaczmy, czy to jest w ogóle możliwe i realne żyć w świecie, gdzie nie ma własnych mieszkań, tylko się wynajmuje. No więc Niemcy. Jak tam wygląda sytuacja? Wiesz? Czy wszyscy moi znajomi młodzi wynajmują? I co im się dzieje? Nic. A mają też dzieci? Raczej nie. No, to może dlatego. Ja się zastanawiam, czy w Anglii te 40% niecałe ludzi, co wynajmują, to oni wszyscy bez dzieci. Jak są dzieci, to natychmiast trzeba mieszkanie kupić. Tutaj akurat w Anglii to jest tak, że jak masz dzieci i nie masz swojego domu, to idziesz do council. No tak, ci dają mieszkanie. I ci dają mieszkanie. Ale wynajmują ci to mieszkanie, nie dają. To też wynajmują. Wynajmują ci po taniości, a później sobie go możesz kupić po iluś tam latach. Tak. Za jakieś tam grosze też. No tak bywa. No, tak. W Niemczech wygląda to prawdopodobnie pewnie tak samo, albo bardzo podobnie. Na Zachodzie to często jest teraz, że tak się robi. No, ale to jak nie jesteś bieda rodziną, to też możesz wynajmować. Znaczy, możesz, no. Ten, kto wynajmuje mieszkania tu na Zachodzie, to też ma swoje prawa i one się właściwie nie różnią bardzo od prawa, jakie masz, kiedy masz swoje mieszkanie. Bo właściwie różnica jest tylko taka, że nic nie naprawiasz, bo to nie twój problem i masz nic nie rozbijać. No, bo jak chcesz ściany burzyć, to musisz pytać właściciela. No, to jest pewien minus. Jak nie chcesz burzyć ściany albo trzymać pytona w mieszkaniu, to nie ma różnicy specjalnie. Wynajmuje się też na jakiś czas dłuższy. Zawsze możesz wynająć coś innego, jak coś tam się stanie, już nie możesz wynajmować pierwszego, to pójdziesz wynająć drugie. Więc to też nie jest to też to troszkę jest tragedia, taka jak ludzie sobie wyobrażają w Polsce, jakby, że no wynajmowanie to jest straszne. Nie, nie jest to tragedia, jakby jest to też do zrobienia. Też wiadomo, że w każdym kraju wygląda to trochę inaczej. Nie wiem, jak tam w Polsce wygląda. Trochę wynajmowaliśmy. Ja wynajmowałem wcześniej, zanim mnie znałaś, to wiele lat. I doskonale mi się żyło. I dodatkowy był plus to, że właśnie mam okazję poznać wiele miast, różnych ludzi i tak dalej. Jak zmieniam sobie lokalizację. Zresztą to nie miał problem z przyjaciółmi, bo przyjaciele nie przestawali żyć od tego, że ja się przeniosłem z Krakowa do Warszawy. Tylko sobie przyjeżdżałem czasem do Krakowa albo nie do Warszawy po problemie. Nie wiem, czemu to miało być takie. Wiesz, ale to straszne. Może też ludzie się tego boją właśnie, że nie wynajmują, znaczy, że chcą mieć koniecznie swoje, bo nie wiem, bo przerąbane później z właścicielami mieszkania coś załatwiać, albo nie wiem, musisz przez agencję przechodzić, tak jak tutaj przez różne. Jest tak ten proces wynajmu trochę skomplikowany, albo może być i upierdliwy. W porównaniu z tym, jak masz swoje mieszkanie, to myślisz, że jest bardziej? Bo jak masz swoje mieszkanie, to musisz sama dbać o to, żeby była sprawdzona instalacja elektryczna i gazowa, i podatek płacić od ziemi, i takie różne rzeczy. Jak sąsiadzi przychodzą, to do właściciela mieszkania. A jak ci się coś wleje z mieszkania albo cieknie rura, to ty będziesz za to płacić. I tak dalej. Całe te historie, o których my w ogóle nie myślimy jako wynajmujący. No bo mieszkanie to pociąga ze sobą obowiązki właściciela za to mieszkanie. No. No, bo mieszkanie jest częścią miasta, miasto częścią państwa i to nie da się od tego uciec, chyba że wynajmiesz gdzieś na totalnie zadupiu mieszkanie, co
jakaś opcja jest. Mhm. No, to i tak nie uciekniesz od kanalizacji, prądu, gazu. I... No nie, ale przypomniała mi się jeszcze inna forma wynajmu. I tak jak w Hiszpanii ludzie sobie po prostu wchodzą do domów, zajmują i okupują. Nie polecajmy. Darmowa. Jest to sposób na życie, być złodziejem albo bandytą. No, ale to nie polecamy. To jest najbardziej kosztowne. Bo to... Dla właściciela. Nie, dla tego, kto jest złodziejem. Dlaczego jest kosztowne, dlatego kto jest złodziejem? No bo koszt bycia złodziejem też jest. Alternatywny koszt. No, nikt cię nie szanuje, musisz zawsze uciekać całe życie. Wlecze się za tobą przeszłość przez całe życie, nie? Jak już cię dorwą. To jest tylko kwestia czasu, kiedy cię dorwą albo ktoś ci ryj obije. Mhm. Też nie wiesz, na kogo trafisz. Więc ta ciągła niepewność i życie ze świadomością, że robisz coś, to takie słabe. Możesz sobie oczywiście ideologię uprawiać. Okupados w Hiszpanii uprawiają. Nie mówią, że im się należy mieszkanie, bo stoi puste. No tak. I właściciel to na pewno jakiś tam bogacz i on marnuje pieniądze. Już na takie historie. No. Ale tak, przecież każdy człowiek wie, że zwyczajnie jestem złodziejem i siedzę u kogoś w mieszkaniu. Hmm. Nie płacę za nic. Nic nie zapłaciłem. No, więc to nie, robi z ludzi bardzo... No nie wiem, czy znasz złodzieja, którego warto szanować? Znam. Nie. On kradnie, ale to jest niesamowity człowiek. Dobry człowiek, kradnie tylko na rzeczy charytatywne. Szacunku i... No, są tacy? Nie. 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 Chociaż no, myślę, że złodzieje, się uważają. Których spotkałem w życiu, to byli kretyni życiowi. To byli ludzie, którzy nic nie potrafią. Którzy nie potrafią mówić w ogóle. Zawsze mam język beznadziejny. To nie jest człowiek, który jest oczytany. On nic nie wie. Gość nie ma przyjaciół. Jak ma to, to ma takich kumpli, którym nie ufa. Oni jemu też nie ufają. Beznadziejne życie. Dlatego nie polecam bycia złodziejem, bo to się nie opłaca w ogóle. No, no rozumiem, potwierdzam. No, jakby wiesz, zgadzam się. No. Może są takie historie, że byli tacy złodziej dżentelmen albo jakiś Robin Hood. Może, ja nie znam. Może gdzieś są. Mhm. Ayn Rand to gdzieś w książce miała takiego, co napadał na statki czy coś, pirata okradał i rozdawał komu trzeba, jakiś taki Robin Hood. No, no dobra, ale to zawierał państwu to, co państwo zabrało To każda ideologia, no ale to dobra. I oddawał społeczeństwo. No, w rzeczywistości tak ciężko i może kiedyś zostanę takim, nie wiem. Dobra, Martin. Pytanie, co jakby proponujesz, żeby co, że załóżmy nic sobie, jest taka Dominika, nie? No. Ma tam 29 lat. No. No i do tej pory na przykład cały czas miała w głowie, że nie no, ja muszę teraz zarabiać, idę do korporacji, zarabiam duże pieniądze, no bo muszę sobie kupić mieszkanie. I po to zarabiasz te pieniądze? I co proponujesz takiej dziewczynie, żeby zrobiła? Żeby przemyślała, że ma więcej opcji, bo ona ich nie widzi. Ja chcę tylko, żeby otworzyła oczy i popatrzyła dookoła siebie, że ma inne opcje. Inną opcją. Jak już dalej pracować w korporacji, ale nie zbierać na mieszkanie, tylko na edukację. No dobra. W różnych formach. Drugie, pracować w korporacji jakiś czas, a później jeździć po świecie. Bo to też jest forma edukacji, a do tego jeszcze życia. Żyje po prostu, nie? Żyć za to, no, dobra, nie czekać, bo wiesz, to zbieranie, praca w korporacji i zbieranie na mieszkanie to jest forma odkładania życia na później. Fakt, no. No i trochę to jest głupie, bo najfajniej się żyje pewnie jak się ma od 20 lat do 40, albo 50, albo 60, ja nie wiem, bo jeszcze nie miałem więcej niż tyle, ile mam. Ale ta wczesna część życia jest bardzo fajna do życia, nie? Zarąbista. No, gdybyś miała w tym czasie nie przeczyć tego wszystkiego, tylko zbierać i ciułać pieniądze w nudnej pracy, żeby mieć mieszkanie za następne 25 lat, to byś wolała? Ale wiesz, jak się mówi? Że wiesz, teraz ciułasz na mieszkanie, ale jak sobie kupisz mieszkanie, to będziesz tak szalał, jeździł po świecie, zwiedzał. No to znasz ludzi, co mają mieszkania. Właśnie co, zwiedzają? Jeżdżą po świecie? No większość nie. Są tacy, którzy... To po co to było? Stają się świadomi i zaczynają. Ale większość myślę, że nie. Czyli zacząłem robić to, co ja robiłem 30 lat przed nimi. Tak, dokładnie. No to jak mnie dogonią? No muszą długo żyć. Nie, to ja już sobie pożyłem. Teraz to już mogę odkładać na mieszkanie i dużej straty nie będzie, bo już widziałem, co chciałem zobaczyć. Nie, zawsze coś będzie. Bo dobra, jest Martin, ale dawałeś jakby dwa pomysły na to, co taka dziewczyna jak ja mogłaby no zrobić, co zrobić? Nie? Ta. Ale pytanie, bo jeszcze skąd to wszystko wynika? Na przykład, że ja chcę koniecznie teraz mieszkanie. Bo mi to, że ja będę miała mieszkanie, to mi pewnie zapycha jakąś dziurę, jakąś potrzebę, którą ja mam.
O, tak psychologicznie szukasz no. rozpędzi. I co ja mam z tą dziurą zrobić? Ja nie wiem, jaka jest dziura. Dlaczego no, ale... Polacy muszą mieć mieszkanie? To jest pytanie do psychiatry. Może ty wiesz, bo jeszcze zaprosiłem. Psychoanaliza, że bez mieszkania nie istnieje jako Polak, jako mężczyzna, jako ojciec, jako pracownik, czy coś. No. No, ale to powiedzą to te wartości. Wiesz, dlaczego? Znaczy nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego prawdopodobnie, bo to jest prawdopodobnie automatyczny program, który nam został wbudowany i to jest najprostsze rozwiązanie. Czyli robię to, jak robią wszyscy. Mhm. I się nad tym zastanawiam. Albo to jest jedna z opcji. No tak, bo jest koszt podstawowy tego życia alternatywnego, czyli nie zbierania na mieszkanie i nie mieszkania w swoim na kredyt. Kosztem jest to, że co ludzie powiedzą. Tak, no. I że będziesz dziwakiem. Tak. I matka i ojciec się spokoju na przykład nie dadzą, nie? A co tobie dają? Mi akurat dają. No dlaczego? To jest przykra, ale prawdziwa odpowiedź. Dlatego, że nasze życie wynajmowanym jest dużo lepsze, niż byłoby, gdybyśmy siedzieli w jednym miejscu i robili jedną Ale to rzecz. Jest tylko twoja opinia. Ja myślę, no że jakby ich opinia pewnie taka nie jest, ale ja sobie nic nie robię z tej ich opinii. Nie są z jakby. Ciebie dumni. Nie, nie są. O, myślę, kurde, że nie są. Dziwnie. Ale bardzo, bo... jakby nie mam z tym problemu. Jakby no nie będę żyła po to, żeby cały czas też nawet książki uszczęśliwiać czytasz. Moich rodziców, przepraszam, drodzy rodzice. Ja nie wiem. Ja nie, ale o to chodzi, bo ja zobacz, że to też źle jest... ich oceniasz, bo myślę, że z punktu widzenia rodzica, jakby miał córkę, która zaczęła jeździć po świecie, radzi se wszędzie, udowodniła, że se radzi, wynajmuje, nie ma mieszkania, ale ma wszędzie pracę, znajduje szybko, mówisz 4 językami płynnie, więc w ogóle radzi, kontaktowa jest i do tego jeszcze edukację teraz jej rośnie bardzo szybko, zaczyna, to no, żebym był zadowolony, bo kosztem jest tylko to, no dobra, ale mieszkania nie ma, zmarnowała mi się dziewczyna. No kto tak myśli, kto ma rozum? Jesteś, to był dumny człowiek, a nie, no nie, to jest, tak myślę sobie. Tak, ale to jest na pewno trudne, tak mi się wydaje, do przejścia dla wielu osób właśnie, żeby sobie poradzić z tym strachem, że na przykład co ludzie powiedzą, albo jak mnie ludzie będą traktować i że będę dziwakiem, albo będę odstawał, bo nie postępuję tak jak wszyscy. Ale to jest do przejścia. Jakby, no bo albo możesz żyć dla innych, albo możesz żyć dla siebie samego. Że to jest grubszy problem, bo to trzeba zmienić cały zestaw przyjaciół i znajomych, wymienić na inny. Bo to jak znikają ci znajomi ze wsi, to na to miejsce pytanie, czy znajdą się nowi. Jak będziesz podróżował na przykład, jak będziesz podróżował no. i nie wiem, zaczniesz zmieniać swoje życie, nie wiem, zainteresować się teatrem, chodził do teatru, no to myślę, że prędzej czy później poznasz towarzystwo myślę, że ludzie, teatralne. Jak wynajmują mieszkania, to się interesują teatrem, dlatego że wynajmują zamiast spłacać kredyt? Nie, ja nie wiem. Ja mówię, że alternatywa jest taka, że na przykład zamiast pracować cały czas na mieszkanie w jednej firmie i być tam umiązanym przez 30 lat, na przykład można, ale postępować tak, jak się od ciebie oczekuje, żebyś postępował, czyli kupić w końcu to mieszkanie, to zamiast tego, że można się postawić i żyć tak, jak człowiek chce, kosztem wiadomo tamtych, znaczy nie kosztem tamtych znajomych, ludzi, bo to nie jest... Których się nie lubi zwykle nawet. No bo wiesz, to... Jeżeli to znajomi trzymają człowieka w tym programie, że musi mieć odbębnić mieszkanie własne, kredyt i wszystko, to może sobie zadać pytanie, czy ty lubisz tych znajomych w ogóle, że się im tak trzeba podobać. Bo ja zauważyłem, że się ludzie w ogóle nie lubią na tych wsiach, tylko się siebie boją, co ta druga sąsiada opowie. Nie? I ogólnie się nie lubią, więc myślę, to po co się im podobać? No ja nie widzę powodu. Znajdę sobie ludzi, których lubię i im się będę podobać. No. Wiesz, a też jest tak z rodzicami, bo czy tam z rodzicami, czy tam, nie wiem, babcią, dziadkiem, że dopóki jakby im się pozwala sobą, nie wiem, manipulować albo tak trochę grać, no to oni to wykorzystują i se grają i tam ci gadają i gadają i gadają. Ale w momencie, jak ciebie to już przestaje ruszać, już przestajesz walczyć z tym, i mówisz, że ciebie to na przykład nie obchodzi, bo prowadzisz takie czy takie życie i tak sobie wybrałeś? To wypowiadasz kredyt na mieszkanie i idziesz wynajmować. Tak, ale że oni też dają spokój, o to mi chodzi. Aha. Że to nie, że to jest do przejścia, nie? Że to, tak, jest, to jest trudniejsze niż się wydaje, a jest to w ogóle do przejścia. No, strach zwykle jest większy niż rzeczywistość, no. To jest taka norma. No. Więc może dlatego ludzie nie chcą wynajmować, ale może z innych jakichś powodów. No, może nie się ciężko zrozumieć, ale staram się zrozumieć świat, zwłaszcza polski. Bo jest trochę dziwniejszy niż świat na zachodzie. Mm-hmm.
No tutaj jakoś nie ma z tym problemu z wynajmowaniem, a w Polsce jakoś jest. Mhm. I to jest jakiś taki mentalny, mentalna sprawa, no bo nie jest ekonomiczna czysto. To nie może chodzić o ekonomię. No, Anglicy też lubią zarabiać. W sumie większość nic innego nie robi, tylko zarabia. Bo to tu się przyjeżdża też, żeby zarabiać do Anglii. No więc to no nie może o to tylko chodzić, że na Zachodzie wynajmuje się dużo chętniej, dużo częściej, a w Polsce nic. I to jest obciach. No nie jest obciach, jest fajne. No a jak wszystko ma swoje plusy i minusy, no to mi chodzi o. Więc tak podsumowując, pamiętajcie, że jest wybór, nawet jak się jest w Polsce, nie trzeba zjeżdżać do Polski, się nie trzeba budować, nic nie trzeba. Mhm. Twoje życie, rób co chcesz. Można sobie też zbierać na mieszkanie. Odradzam kredyty, jak ktoś ma dużo se zarobi, to lepiej najpierw uzbierać, a potem kupić. Taniej wyjdzie. Prawda. Tylko w tym czasie nie wiadomo, gdzie mieszkać. Z teściową. Nie, to też nie. No, ale mówię, każda sytuacja życiowa jest inna, więc nie ma dobrych rad dla każdego, co pasuje. Taki algorytm. Nie, że stosuj się do tych poleceń i będziesz miał najlepszą wersję dla swojego życia. No właśnie nie. Ale najgorszą wersją dla życia jest nie mieć żadnego algorytmu, żadnego planu i robić to, co wszyscy, tylko dlatego, bo to jedno znasz. No to słabo. To jest ten sam powód, dla którego jak jest patologiczna rodzina i ojciec leje żonę, to ona z nim zostaje, bo co jak będzie jeszcze gorszy? Bo to jego przynajmniej już znam. A inny to nie wiadomo, czy nie będzie gorszy. Coś tego typu, jakieś takie myślenie się robi u człowieka, który się poddał i boi się już zmienić cokolwiek. Strach dużo strach. Generalnie miesza i chyba warto wyłapywać właśnie te miejsca, gdzie człowiek się boi i zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę się boję, nie? No i nie poddawać się radom strachu, bo są idiotyczne zwykle. No. Po prostu są... strach zaburza proporcje i człowiek myśli nietrzeźwo. I myślenie nietrzeźwo rzadko, albo właściwie tylko przypadkiem może dać dobre wyniki. Zwykle daje nieoptymalne wyniki w decyzjach życiowych. No i to tyle. To było o wynajmowaniu domów i o mieszkaniach własnych. Od strony ludzkiej kontestujemy tutaj. Co dziś kontestowaliśmy? O, dziś kontestowaliśmy automatyzm Polaków polegający na tym, że koniecznie muszę mieć mieszkanie, bo bez tego nie jestem Polakiem, tylko ćwiercią Polaka. To kontestuję. Jest więcej opcji. I tym odcinkiem, prawda, zdaniem się żegnam. Do widzenia. Mówił Martin. Cześć. I Dominik.